Witamy ze studia w Pradze, sprinterzy.com. Przed nami finał 60 metrów kobiet. Na torze drugim Ewa Swoboda. No i wielkie wyzwanie przed nią, jakim jest dobiegnięcie na jak najlepszej pozycji. Być może po biciu rekordu Polski Ewy Pisiewicz-Rybak. To już bardzo stary rekord. Ewa ze swoim 7:21 zajmuje trzecie miejsce w historii Polski. A teraz uwaga, start. Teraz wielkie emocje. Tor czwarty i piąty to będą najmocniejsze zawodniczki. Ewa Swoboda mocno ruszyła na torze czwartym, na piątym chyba Zajler wygrywa. Ewa prawdopodobnie siódme miejsce, także to na pewno jest dla niej ogromny sukces. Pierwszy raz w tak mocnej stawce na Mistrzostwach Europy Seniorów. Ona jest jeszcze juniorką przecież. Ale pytanie, czy pobiła swój własny rekord Europy Juniorek, a także przede wszystkim Polski? Proszę Państwa, wygrywa Holenderka Samuel 7:05 i jest liderką tegorocznych list. Ewa Swoboda tutaj miała czas reakcji 0:150, dokładnie taki jak w eliminacjach. Daphne Schippers, to nie jest oczywiście, to jest pomyłka, Daphne Schippers wygrywa Mistrzostwo Europy z czasem 7:05, co jest najlepszym wynikiem na listach światowych w tym roku. Czekamy na wynik Ewy. Tak jest, zweryfikowali tutaj, Schippers wygrywa, Holenderka, druga jest Asher Smith, Brytyjka 7:08 i uzyskuje narodowy rekord. Miała także prawdopodobnie najlepszą reakcję, 0:139. Nie, Zajler miała 0:138. Zobaczmy teraz powtórkę. Dalej czekamy na weryfikację. Ewa prawdopodobnie siódme miejsce, ale to nie jest dla nas tak istotne. Jaki będzie czas? Brązowy medal Zajler zdobywa 7:09. Także srebro i brąz bardzo blisko. Na co stać naszą młodą zawodniczkę? Czwarte miejsce, 7:10 i również rekord narodowy Norweszki. Najlepszy czas reakcji uzyskuje Werena Zajler. Alesia Pow 0:132 oraz Kambundzi. No i czekamy. Kambundzi piąta, 7:11, bardzo blisko, 0:08, 0:09, 10, 11. No naprawdę emocjonujący finał. Kolejny narodowy rekord Szwajcarii tym razem. Ewa Swoboda prawdopodobnie miejsce siódme, miejsce ósme. Czy będzie kolejny rekord Europy? 7:11 Ukrainki. Rekord życiowy Ukrainki. Rekord życiowy, no poprawione. Ten finał na pewno przejdzie do historii Mistrzostw Europy. Czekamy. Jaki czas osiągnie Ewa? 7:19 Samuel i Swoboda. 7:20! 7:20! Nowy rekord Europy Juniorek. Proszę Państwa, na co jeszcze stać naszą młodą zawodniczkę? 7:20 Ewa Swoboda. Proszę Państwa, to jest naprawdę historyczna chwila. Jesteśmy przeszczęśliwi. Drugi wynik w historii Polski. Brawo, gratulacje brawo, dla Ewy brawo. I trenerki grupy. Pozdrawiam.